Stąd na pewno pochodzi mój pradziadek, chyba miał na imię Józef. Dziadek Stanisław stąd pochodzi, nawet z tego domu. I mój ojciec Hieronim, ja tu się urodziłem. Tylko przeważnie były żony skądś. Nazywam się Wiesław Andrzej Zdanowicz. Urodziłem się w 1942 roku. Trzynął Warszawski 14, mieszkanie 1. To jest dom rodzinny mojego dziadka Marcina, który wybudował ten dom w 1923 roku. Nazywam się Adam Dębowski, urodziłem się w tym domu w Wigilię Bożego Narodzenia 48, więc i ciągle ten dom jest naszą siedzibą naszego rodu. Ten dom został pobudowany przez ojca dziadka w 1896 roku. Ta data jest wyryta na studni, która tuż przy domu jest. I... Ja z domu jestem pałczyńska. Tutaj cała rodzina pałczyńskich mieszkała. Mój dziadek tutaj się urodził. A urodził się mój dziadek w 1882 roku. Ja byłam ulubienicą swojego dziadka, więc jemu wąsy podkręcałam i... Urodziłem się w 1940 roku w tym mieszkaniu, bo to dziadek w 27 roku pobudował taki lokatorski dom. Dziadek Jan ze swoim bratem Ignacym weszli w posiadanie tej działki w 1909 roku. I potem w 1927 postanowili to sprzedać memu dziadkowi Franciszkowi. Tu jest napisane za 2000 zetów. Z czego się nazwa skorupy wzięła? Jedna z jakichś hipotez, że podobno Żydki handlowały wszystkim i kafle miały i to różne. Jechał gdzieś tam, pytał o kafle i ktoś koń spłoszył i poszedł i się z nim postłukły, a on przyszedł, splunął mu i puna te skorupy. No i tak zostało podobno. Nie wiem, skądś to musiało być. Gruzu kupa powstała, a to słyszałem od sąsiada, no, który już obecnie tam miałby ze 100 lat, gdyby żył. Tutaj w tym potrasowek 16, to wiem, że mieszkali chyba Belgowie. Paulus ich nazwisko było. Jeden Edgar. To była ta jedna rodzina mieszkająca na rogu teraz Wołyńskiej obecnej, a Warszawskiej. Bo przybyli Belgowie, dlatego pojawili się w Białymstoku, ponieważ oni byli, stali się właścicielami elektrowni powstałej tutaj przy ulicy Elektrycznej. Oni elektryfikowali, oni to nie byli właścicielami, zapotrzebowanie było na fachowców. Przecież cała ulica Elektryczna to należała do nich. Byli ludzie prawosławni, byli ludzie nieprawosławni. Żydów tutaj nie było. Przed tym to wiem, że ona się nazywała ta ulica cała Warszawska. Potem zrobili Nową Warszawską. I to była nasza pierwsza ulica, która była, że tak powiem, za rzeką. To temu Nowowarszawska, bo też się zawsze dziwiłem, czemu Nowowarszawska, Warszawa w tamtą stronę. No i dopiero jak się tak ściśle zainteresowałem, dlatego, że ta droga na Bielsk, na te drogi objazdowe, na Bielsk Podlaskie, była droga prowadząca do Warszawy. I dlatego przedłużenie Warszawy, warszawskiej, nazwano Nowowarszawską i to była główna ulica funkcjonowania naszej dzielnicy, tak. Do I wojny światowej to była wiocha. Jak się jechało do miasta, to przy Dolistówce, tam gdzie teraz mostek jest, to trzeba było płacić myto. Także tu była komora celna nad Dolistówką, bo to Dolistówka, tu Białka. I starzy nawet, jak pamiętam, pyta sąsiad sąsiada, gdzie idziesz, Kaziu, do miasta? To oni z wiochy, a oni chodzili do miasta. Miasto to było już... W żony dowodzie, w metryce urodzenia, to napisane jest, że urodziła się we wsi Skorupy. Nie wiem z toku. To była w ogóle wieś. Mieli swojego przed wojną sołtysa tutaj, samowystarczalna, bo każdy miał ogród, każdy miał jakieś działki. Dziadek Marcin był wójtem we wsi Skorupy. Dziadek wybudował taki budynek, że jak był wójtem, żeby był balkon, jak prowadził działalność wójta, z tego balkonu przemawiał, robił zebrania właśnie dla mieszkańców wsi Skorupy.
To były malutkie, miniaturowe dworki mieszkańców z ogródkami wkomponowane w uprawne pola. To były tradycyjne rody, z pokolenia na pokolenie przychodziły domy. Tutaj każdy posiadał ten własny ogródek, tak jak na wsi dokładnie. Wiem, że 1919 rok dopiero w połowie maja skorupy zostały włączone w obszar Białego Stoku, prawda? Ród państwa Lewkowiczów, Adamowiczów. To są te rody, które najbardziej, że tak powiem, zasiedziały w tej dzielnicy Skorupy. Ja potrafię wymienić tak, Malinowskie pierwsze, jak rzeczka, to przez ich ogród przepływała. Potem był Zdanowicz, ich wwieźli Sowieci na Białe Niedźwiedzie, bo to już liczyli się bogaci, bo mieli domek, ale domek taki parterowy, drewniany. Na rogu Nowowarszawskiej, w tej pierwszej posesji po lewej stronie, tam była kąpielnia tak zwana. Od maja 26 roku funkcjonował. Dziadek był dorożkarzem i po swoim ojcu przejął tą kąpielnię. Mama zawsze się śmiała, że ci, co pilnowali tego kąpieliska, to jej też przy okazji pilnowali. Gdzieś w jakiejś gazecie białostockiej to pokazywane właśnie te zdjęcie pokazujące do listówkę, ten płot, który dzielił na damską i męską część, że właśnie to był ten płot dzielący, że nie kąpali się razem w tym. Ty stawasz, że mężczyźni oddzielnie, kobiety oddzielnie. Odseparowane parawanami i parasolami, to ja z opowieści tylko mogę powiedzieć, ponieważ cieszyło się olbrzymią frekwencją w ciepłe dni, tak? I tam przychodziła ludność miejscowa z dziećmi, całe rodziny. Ono było ogrodzone na pewno i to wysokim płotem takim było ogrodzone, tak matka gadała w każdym razie. Tak mi się wydaje, że z tego można było żyć. No bo skoro zatrudniali jakichś dwóch ludzi do pilnowania, to musiało się opłacać, no bo sami nie pilnowali tego. Dziadek Franek, babcia Weronika, z domu Żynel, z kosmatego worku. To było normalnie kąpielisko, obite deskami, szalonkowe takie deski, były zrobione takie pomosty. Bo to była rzeka, było coś, jakaś taka grobla i dopiero był staw. One z rzeką miała tylko chyba wodę, jak w jakiś sposób doprowadzano wodę do tego stawu. To już za mostem zaraz. Były szatnie, które można było się przebrać i to było opłata. Brał za to, że ktoś przyszedł do kąpieliska i mógł. I wiem, że tam była łaźnia parowa. To... Tam chodzili wszyscy kąpać się. I kto mieszkał na Okopowej, i kto mieszkał na Grzybowej, to wszyscy do rzeczki, bo łąka. I taka ta rzeczka, teraz uregulowana. I chodzili myć się. Ręcznik tylko zarzucisz i poszedł. I umył się trochę. W 55 roku wiem, że zachodziła obawa, że się utopię, prosto krótko mówiąc. To mama kazała zasypać. Dziedzicem Skorup był Krusenstern. Część Skorup, o której ja mówię, ta część należała do Maryny z Rajuchów, która miała olbrzymie posiadłości i je sprzedawała. Fragment, na terenie którego posadowiono fabrykę herbstów, należał do kupca Szmica, który wcześniej kupił od Rajuchów tę posiadłość i potem ją w Warszawie Henrykowi Herbstowi sprzedał. Henryk Herbst to był kupiec warszawski, i on prowadził aż do wybuchu II wojny światowej z synem, a później wnukiem Gustawem. Zawsze się mówiło, że baraki na Herbsta. Tak się szło w kierunku ulicy Jagiellońskiej. To była droga brukowana,
prowadziła do bramy wejściowej do fabryki. Tak, od ulicy to było takie zabudowane takim wielkim płotem, brama ogromna i potem podwórko duże było. Ja się urodziłam w dworze Herbstów. Mam tutaj takie zdjęcie wszystkich Herbstów na brandzie. Dwór do dzisiaj się zachował w no niestety zbudnym stanie. To jest dom przy ulicy Nowowarszawskiej 32. Ten domek miał dwa wejścia od ulicy Nowowarszawskiej, obsadzonej wtedy pięknymi drzewami, i wchodziło się do oficyny. Od strony obecnej geodetów, nie wiem dlaczego tak się nazywa, chociażby Herbstów już byłoby lepiej, było wejście na dziedziniec centralny, gdzie się mieściła weranda i tam się odbywały spotkania rodu Herbstów i wszystkich mieszkańców z dzielnicy. Tu nie piszę, ale tam u Gołębieskiego na domie piszę 1908 rok. Tu zasponsorował taki, miał w tą fabryczkę Herbst. To była kolonia domów, jak oni mówią, kolonia domów mieszkalnych lub też fabrycznych. Podobno jeden do drugiego, toczka w toczkę, to one powstały na przełomie XIX i XX wieku. Więc pasuje, Herbst pełną parą pracuje w tej fabryce, ci ludzie pracują u niego i on partycypuje w budowie tych domów. No to wszystkie już były na to samo modłę i z cegły, i czerwonej, i białej. I jeszcze były takie gzymsy wypustej, czerwonej i białej. No i podobno cegły te były, pochodziły z miejscowej cegielni. Jeszcze nawet na niektórych cegłach jest napis, do Ilidy. I cyrylicą pisane na cegle. Tutaj. Taka cegła więcej warta od nowej. Drapniemy. Ma pan taką cegłę? Nie. Ukradniemy. Pierz. Chce pan do muzeum? No. Ukradniemy. A to się dowie jedną cegłę. Nie po rusku pisze? Po rusku. No, po rusku. No i sam fakt wykonania tych domów, prawda, metoda budowy, no bo ta cegła w cegłę, jak te kładzenie gzymsów pod kątem, to nie przypadek. Te obmarowania tych na strychu tych okienek malutkich, no chodziliśmy. No przecież to nie ma już tego nigdzie i tu zginie niedługo, bo zostanie albo rozebrany dom, a po drugie są tynkowane, rozbudowywane. Jak wiemy, to był ród fabrykancki, ale bardzo życzliwie wszczepiony w dzieje dzielnicy. Co o tym świadczy? Zakładanie biblioteki, prowadzenie biblioteki w języku polskim, no te opowieści wiem z przekazów rodzinnych mojej mamy, która je z buzią otwartą wysłuchiwała na kolanach swojej babci, czyli mojej prababci, że w tym domu, w jednym z pokojów była biblioteka, księgozbiór w języku polskim. Ten Herbst, Henryk, opiekował się chłopami, dał im opiekę socjalną. Założyli też coś w rodzaju takiego punktu sanitarnego, to znaczy pokoju, w którym opatrywano miejscową ludność. No, ludność to była szlachta zaściankowa. Mało tego, zachęcano, jak przychodzili dorośli, mieszkańcy z dzieciarnią, bo to też była ciekawostka zobaczyć, jak w tym dworze jest naprawdę. Więc zawsze był jakiś przygotowany na stole poczęstunek, który rozdawała moja prababcia, Aleksandra. To właśnie ojciec był wtedy wartownikiem w tej fabryce Herbsta. W tej fabryce mama pracowała. Mój dziadek tam obsługiwał maszyny, był konserwatorem. W 52 roku dziadek zmarł, ale moja babcia już po nim emeryturę miała, więc musiał dużo mieć lat pracy przedwojenni, które zaliczyli mu. Pamiętam z przekazów, że dzieci dostawały buciki na Wielkanoc, a na Boże Narodzenie jakieś drobiażdżki, a to szkaplerzyk. Ten ród wyjechał do Niemiec. Oni wyjechali do Niemiec z wielkim żalem i należy ubolewać, że tak to się potoczyło, bo no, odarci ze wszystkiego, też w bydlęcych pociągach, nie na Syberię, tylko do obozów przejściowych w Niemczech. Bardzo się utożsamiali z tragedią Polaków, bo ta korespondencja była na tyle otwarta i niecenzurowana, że można było pisać, no przecież. Hale bardzo długo stały te na tych żelbetowych prętach, to się wszystko dyndało. I zaraz za tą fabryką Herbsta, następna fabryka sokowa była aż do Orzeszkowej. To było wszystko powalone. To był jeden gruz.
olbrzymie takie głazy po zburzeniu, to myśmy na nich tam chodzili i bawili się jako dzieciaki mniej więcej. To my te złomy ciągaliśmy stąd, jakieś bębny takie stalowe, wszystko. Zostały tylko gruzy i komin. Pan Półtorak, to on podkuł ten komin, wlazł na górę, zaczepił liny i nas takich szpurców naściągał chyba z 50. I my ten komin jemu powalili. Szybko rozebrali, jak zaczęli likwidować tu pola, to zaczęli tam już rozbierać to wszystko. Ojciec mój pochodził stąd, z gospodarki. Tu był ucząstek, to było ponad 25 hektarów ziemi. To tylko trzech gospodarzy na Skorupach miało tyle ziemi. Zdanowicze, Guzowscy i Sadowscy, bo ja z Sadowskich jestem. To tam każdy miał przeważnie, jak to z tych dawnych ucząstków, około pół hektara łąki. 5 metrów szerokości razy kilometr i to do rzeki wpierało do Supraśli. No i to się sianowało, no to dwa razy do roku. To potem wychodziło takie dwie dobre fury tego siana. No to już tam się jechało, a jeszcze ojciec opowiadał, że najpierw to się kosiło kosą, dopiero potem kosiarki weszły. To jechało ze dwóch, trzech kośców, bo to tak się tego, ze dwa dni zanim to skosić. Te paski takie o dwumetrowe, o takie gdzieś o jak ten stół, może nie trochę większy, jak ja kosiłem to. To tak, na raz nie zabierzesz, na dwa nie ma co kosić. Ta nieruchomość, ona się ciągnęła, co jest charakterystyczne, ciągnęła się od sklejek, od doilit, aż na pietrasze. Przykład mojej posesji to jest 120 metrów szeroka, 150 długa. Z ustawy podobno uwłaszczeniowej po powstaniu styczniowym to przyszło. Dla Włościa nadano tam to wszystko i to były tak zwane te ucząstki w wielu kawałkach. Trojki. To znaczy trzy podwójne skiby kartofli się mieściły. Pięciorka, pięć podwójnych skib to wszystko. To od tego miejsca, gdzie jest teraz poczta na Chrobrego, to tutaj już rosły zboża. Ludzie wydeptywali ścieżki i tymi ścieżkami się tam chodziło po prostu. A te zboża to były przepiękne. No było tak jak na wsi, proszę pana, dokładnie. Wszyscy wszystko wiedzieli o sobie. Naprzeciwko, teraz gdzie jest Dąbrówka, to tutaj był początek Skorupskiej, która szła, na wygodę szło się. Jak się chodziło na to ostwisko, do szkoły podstawowej chodziliśmy, myśmy właśnie tego konia Zule, to był, nazwaliśmy go Ogrodnik. Był bardzo łagodny. I jak się nie zabrało go w czasie z pastwiska, to chodził po tych wszystkich ogrodach za marchewką, za kapustą i tego. Był taki koń ogrodniczy. Domy były ustawione wzdłuż centralnej ulicy Nowowarszawskiej i pamiętam, że teren mojej dzielnicy Skorupy był wytyczony pałacem Hasbachów w Dojlidach. To już wtedy mówiono, że się idzie do Dojlid, kiedy szłam na sanki z dzieciarnią ze Skorup. Potem była taka granica, przejście do wielkiego miasta Białystok na początku ulicy Warszawskiej. Separowały dwie dzielnice, Kapliczka i rzeka Dolistówka. Nowowarszawska była centrum Skorup, bo to była taka ulica, gdzie wszystko się przetaczało. Brukowana ulica. Jeszcze z rynsztokami były. Chodnik to był tylko ten barak, jak jest długi ten. Bo to pobudował ten herbszt, tu jakiś mistrz, mieszkali mistrzowie, bo to ładne mieszkania były tutaj i był chodnik. A tutaj resztę to nie. Thank you.
ulica to była, nie żadna ulica, tylko u gór. Po jednej stronie domy, po drugiej, a tu u gór. A resztę to była chułka, to był wygon. Tędy krowy pędzali na pastwisko, tam gdzie ten kościół, tam na te bagna, tam krowy się wtedy nazywała ulica Kostki-Napierskiego. Z tego co ja wiem, przedtem się nazywała Pieczurska. Się nazywał Kostek Napierski, a potem jeszcze wynaleziono, że on się nazywał Aleksander Kostka Napierski. Zacząłem grzebać w encyklopedii, się okazało, że to jakiś tak był harnacz pod Hala, coś prawie Janosik, znaczy napadał na bogatych, ale już biednym nie rozdawał. I to było do któregoś roku, a potem nazwano ulica Wołyńska. Chociaż niektórzy starzy ludzie mówili, że to nie jest do końca dobra nazwa, bo Wołyńska przed wojną była przy ulicy Angielskiej. Tej ulicy nie ma, ale była. Także dom stoi w tym samym miejscu, ale przy trzeciej ulicy nazywam. Bo to kiedyś było logiczne, Pieczurska szła do Pieczurek. Tu się kończyła droga ta bita, powiedzmy sobie, a tam już była taka polna. Wody nie było, kanalizacji nie było, nic. Tu nie, woda, to było, studnia była, to wodę stąd brali ze studni. Po tamtej stronie ulicy stała. Były rynsztoki, bardzo fajnie. Jak była burza, to po burzy fajnie się chodziło w tych... z tymi gówniakami, razem cieplutka woda, bardzo przyjemnie było. I my tam pobrali się. No jak my się pobrali, no i ja tu przyjechałam. Ja tu przyjechałam i on to tak najpierw poleciał patrzeć u ojca konie. Pan rozumie? Za mojej pamięci to bywało i 60 koni tutaj na tej całej tej wygonie. Krów było więcej, no nawet i ponad setka. Co obejście, to istniały i zwierzęta. Świnie mieliśmy na pewno. Kilka koni, krów, świnie, kury. Furmani byli, jak wiemy, dorożkarze, no tam było obowiązkowo koń, prawda? Dorożka, koń. U mnie na podwórku były krowy, były konie, moja mama świnie chowała. Tu u Zdanowiczów były krowy, u Krzyszkiewiczów były też krowy. Moi rodzice mieli raz świnie, to ja pamiętam, że hodowali świnie. A moi rodzice nawet hodowali nutrie, bo była moda na futra z nutrii. Było koło 100 krów. Tutaj o, na tym podwórku ten stryjek miał 3 krowy czerwone. Wymiona prawie do ziemi. Dziadek miał na pewno konia i na pewno oprócz świń, konia i kotów, gęsi, kury. 90% posesji to każdy hodował gołębie. Ojca brat, młodszy Czesław, też ułan 10. pułku ułanów litewskich, to już gołębie trzymał przed wojną. To naszym zagrożeniem zawsze były koty, które no jednak trzeba było pilnować tych ptaków, bo psy również, że psy były po to, żeby ostrzegać, że ktoś obcy wszedł, tutaj psy były też normalnością. Całe gospodarstwo, świnie, koń, no przecież jak obrobić ziemię, no? Jak już był koń, to i krówka była, jak krówka to i świnie, no i tak się kręciło wszystko tam. Tu dziadek wypuszczał konia, krowy, tam z tyłu, teraz gdzie Podlasiak, tu były łąki, aż do rzeki. Wygon, pastwisko to się nazywało Hajki. Gdzieś tam było pod lasem, to się nazywało Roch Duba. Po mleko chodziliśmy do sąsiadów. Państwo Citkowscy i Zdanowiczowie mieli najwięcej krów. I po lewej stronie mieszkała urokliwa rodzina ogrodników, państwo Malinowscy. Wcześniej przed nimi państwo Wieliczkowie, to też był piękny dwór cofnięty od ulicy, otoczony ogrodem, w którym były pawie. Piękne pawie. Pamiętam, że jak chodziłam z rodzicami do kościoła w niedzielę, to te pawie rozstawiały swoje cudne ogony i myśmy zawsze się spóźniali na mszę, bo dzieci się gapiły, zważywszy, że od ulicy ten parkan nie był ze sztafet, tylko z siatki. Myśmy we własnym ogrodzie mieli sadzatkę i własne ryby mieliśmy. Kaczki były, mama przeszkodowała. Mama trzymała kozę. To karmiła tym mlekiem. Myśmy praktycznie czterech braci, to żeśmy na tym mleku bazowali, ale ukradziono nam, bo zaprowadziła nad białkę do wypasu, wieczorem zabierała. No i któregoś dnia poszła i niestety, ale już tej kozy nie było. To trzeba pastuch pas. Tam na tych hajkach nazywali, na tych łąkach. To z całej ulicy ludzie mieli krowy, bydło. I pamiętam, jak pastuch, całe stado krów gnał właśnie na nasze
hajki tak zwane. I do rytuału należało, że dzieciaki z dzielnicy się zbierały jednej godziny, wszystkie dostawały konebeczki i szły na przykład naprzeciwko do pani Citkowskiej, czy też do Zdanowiczów po mleko. Także jedliśmy swoje mięso, było swoje mleko i może dlatego żyje 91 lat. I swoje jajko. I swoje jajka, bo pury były, tak. Jajek było brud. Króliki o też kolei, muszę powiedzieć, że... Bo to łatwość hodowania, klatka zbudowana, trochę trawy, a jednak jakieś mięsko było. Sam własnym dzieciom, już tak profesjonalnie, koniec lat 60. i 70. trzymałem króle piękne, już miałem hodowlane króliki, ale po to, żeby oprócz mięska, które było też na Boże Narodzenie przeważnie, to wyprawiałem skórę, dawałem do garbarza i moje dzieci, dwójka starszych, to właśnie w futerkach wyhodowanych królików przeze mnie. A jeszcze co pamiętam, jak siedziałam z kubeczkiem na ganku, a gospodyni szła krowy doić i przynosiła mleczko takie świeże, cieplutkie. I ledwie przecedziła, już ja dostawałam kubek mleka. Do dziś pamiętam ten smak, nie ma dziś takiego mleka. Kupowałem kury, bo dzieci się rodziły, żeby właśnie jajka mieć, jakie były trendy do tego. Indyk. Tam babcia miała te swoje przesądy. No bo słuchaj, tam jest poświęcone miejsce, tam krzyż jest na naszej działce. No i babcia stwierdziła, że tam krowy stać nie mogą. No i co zrobisz? Nauczyłem się sztopki, biała cholera udzieła. Stoisz u chlewi, małaka, nie dajesz. Kierzył się święty i pędził to krowę tam tym pastuchom. O. Tutaj mechanizacji w skorupach to tu nie było, bo tylko konik, no brona i to wszystko, fura i to. Nawet ziemniaki się sadziło ręką i... Sobie przypominam, lucerna rosła, dziadek jeździł tam wykaszać, to koń sam skręcał. Ja nigdy nie mogłem trafić tam, a to były takie poletka, że można w biegu było przeskoczyć przez ten zagon, a koń sam skręcał tam. Każdy miał ogród warzywny, każdy miał sad. To taka była, takie było założenie tego domostwa. Mój ogród to sięgał za drugą przeszłą ulicy. Wąski był, ale był taki długi. Pomidory sadził, fasole. Asia z moją córką siedziały zawsze na drzewie i objadały się tymi jabłkami. Normalna wieś była, powiem szczerze. Wszystko było swoje. No darmowa trawa, więc te krówki chodziły, bo każdy chętnie kupował to mleko potrzebne do domu. Wszędzie były ogrody. Tu dziadek nam zawsze zagon wyorywał. To bieda, to dla nas takich dzieciaków to była bieda. Ze studni trzeba było wody nabrać, trzeba było donieść i w konewkami tymi podlewać. I te pielenie, to przeklął człowiek, no ale do sklepów się nie chodziło po warzywa. Wszystko było na miejscu. Proszę pana, ja pamiętam same pola uprawne były. Jak nie żyto, to ziemniaki albo coś tam owiec, to tutaj same zboże. Machy, buraki, kapustę, cebula, pietruszkę. Jak był ogród, było dużo drzew, to trzeba było latem zbierać. To dla mnie już katorga była. To wszystko robiłam, żeby komuś z domu, żeby nie iść do ogrodu. Broń Boże. No. Pamiętam, że jak mama, to na Boże Narodzenie zawsze się tłukło tego kabana, żeby jakoś spędzić zimę i święta, także. Dziadek robił machorkę, to my machorkę. On chodził, jakieś tam zioła zbierał, razem to mieszał. I jak chleb piekli, tam chlebowy taki piec był u babki. I babka, jak już z pieca wyjmie chleb, to on miał taką banerkę, wysmarował to miodem i ten poszatkowany tytoń wkładał do tej banerki i tą banerkę do tego pieca. I to stało, aż całkowicie piec wysechł. Jaka to była fajna machora ta, to my podkradali tam dla dziadka. O, babka piekła pyszny razowy chlebik. Och, o to już czekało się. I jeszcze, żeby trochę zakalczyku było.
Najsmaczniejszy był ten zakalec. Czemu nikt nie lubił tego zakalcu, nie wiem, a my tak... A jak było już naprawdę na przednówku, albo jeszcze, że biednie, to ja sama wiem, że mój ojciec chleb ze smalcem, to był, miał jeszcze trochę czosnku na kroju, czy cebuli i takie kanapki też brał. Co nie do pomyślenia teraz, prawda? Była bieda. Była bieda. Chłopcy przychodzili z kanapkami, to dobrze jak ktoś miał kiełbasę, a reszta to wszystko smalec albo jajecznia. Wie pan co to jajecznia? Takie jajka z wodą i na patelnię i taka jajecznia i to między te chleby o takie. No obiad to co mama nagotowała. Mama nagotowała barszczu, jeden gar kapusty, jeden gar kartofli do tej kapusty, jeszcze jeden garnek. To mówili, śmieli się, kwaśne i praśne, bo z mlekiem. I cały dzień jedli to wszystko. Babcia robiła bardzo dobrego karpia w galarecie. Ale ja się nie dałam namówić, żeby spróbować, wiesz, przez tyle lat i teraz żałuję. Moja siostra nie może darować, bo podobno babcia, wiesz, ale ona gotowała cały dzień prawie tam na tej płycie. Moja mama piekła, był piec chlebowy u nas. Chleb był pieczony na liściach chrzanu, bardzo aromatyczny. Jak te blachy wyjmowano, stygły chleby w tych blachach, a potem jak je odwracano, to przeżegnano krzyżem, znakiem krzyża. I to był chlebek, który leżał no, przynajmniej do następnego pieczenia i był świeży. Może tajemnica polega na tym, że był owijany w takie stare płótno tkane. Żyto suszyli w blachach i młynek mieli na desce, taki zrobiony młynek, na rękę tak. No i siadało się na tę deskę, tak. Deskę tak, tu na taboret, a tu deska. I tak o krakiem, że tak powiem, siadało się i kręciło się te żyto na chleb. To za Niemców, ja pamiętam. Bo chleba było za mało nam, bo na kartki dawali. Mój stryjek ten, to już tak czekali, jak pojadą w pole, to my po drabinie tam na strych, a tam szynki wisiały, kurde, takie solone. Płat taki, jak odskrobiemy. O! Proszę pana, przede wszystkim myśmy mięsa pilnie jedli, co teraz. Bo praktycznie mimo moja mama dwa świniaki rocznie zabijała, zawsze te swoje wyroby były wszystkie robione, ale na co dzień to nie było mięsa. Jeżeli była to jakaś kostka albo coś tam, i to zawsze patrzyło się, żeby mężczyzna miał coś do zjedzenia i dzieci. Moja mama na przykład było tak, że placki ziemniaczane, to potrafiła na chleb położyć placek ziemniaczany, drugim chlebem przykryć i tak jadła. Jak było te kopanie ziemniaków, no to piekliśmy te ziemniaki w tym ognisku. To kartoflisko wyschnie, to nawali się kupę tego i potem te ziemniaki tam, je tam obczyści się trochę i do tego ogniska. Brało się z domu sól i jak upieczony ziemniak, to sól się pospływało. Bardzo to smakowało. Kwasy robiło się w domu. Oranżady te robiło się pod piwki, bez kwasu swojego nie mogło być i bez swoich wyrobów. Ja tą tradycją nie nadal jest. Nie chorowaliśmy, nie było żadnych niedoborów. Jedzenie było zdrowe. Jak ktoś kichnął, to nie przejmował się, że to jest alergia, nie był szpikowany jakimiś sterydami. Tylko babcia poszła do ogródka, sąsiadki nas kubała. Ja pamiętam, jak ja chodziłam na 24 czerwca, Jana, o 4 godzinie ze swoją świętej pamięci prababcią, Pelagią Mirską, zbierałyśmy zioła i pijawki, ponieważ moja prababcia Pelagia pracowała z panem profesorem Fiedorowiczem, była sanitariuszką, pijawki przystawiano. Zbierano pajęczyny, okładano rany. Była cudowna pani, zamawiaczka, która zamawiała róże czy jakieś inne tam dermatologiczne schorzenia. Przykładała na przykład świeże liście orzecha włoskiego. Wszystkie zarazy, wszystko co tam
wypędzały. Ale wie pan, pamiętam tą szkołę. Nikt nie chorował. Nikt jakiejś astmy nie miał. Nikt żadnej alergii nie miał. Ja nie wiem. Trzeba było na przykład mamie pomóc. Szłam do piątej szkoły, to musiałam mamie na bojary zawieść, żeby mogła sprzedać, albo zawieść do witaminy tam przy Ciołkowskiego. Też także były i obowiązki. Towarzysko było bardzo dobrze, ludzie sobie nawzajem pomagali. Wszyscy byli naprawdę, żyli w zgodzie i wszyscy się naprawdę tutaj dobrze czuli. Ja nie narzekam w swoim dzieciństwie, żeby mnie czegoś brakło. Ale taka zasiedziałość powodowała, że ludzie nabierali zaufania do siebie. Jeden o drugim bardzo dużo wiedział. Trzymali się razem, dbali o siebie nawzajem, też jakaś choroba czy coś, to momentalnie to były odzewy. To było takie wspieranie się nawzajem, to było piękne. To była czasami taka współpraca, że no, jak tam jakieś były cięższe takie uprawy na polu, no to jak to był jeden koń u nas, drugi u kogoś, to się wtedy zaprzęgano dwa konie razem. To zaorano jednemu i drugiemu, bo to siła była potrzebna. Jeżeli komuś coś się działo, to pomagał jeden drugiemu. Nie było zawiści, nie było zazdrości żadnej. Wręcz jeżeli coś mógł ktoś komuś pomóc, to załatwiał i pomagał. Nie było tego. Teraz każdy żyje dla siebie i każdemu wilkiem jest. Tego nie było. Jak tu było troszeczkę tego zboża, to przyjeżdżała taka mockarnia na jesieni. No to wtedy trzeba było ludzi tam, z dziewięciu czy iluś tam, no to jak już tam po tej młotce, to było tam taka, no, przyjęcie, to wszystko. Pierwsze to zboże, to jeszcze cepem to. Odwiedzanie się wzajemne właśnie, i to prawdą jest, że nie było tych ławeczek słynnych, co na wsiach, było nabudowanych przy ulicy. Te ławki były na terenie posesji, na której się mieszkało. No i tu przychodziły osoby porozmawiać, pogadać, no i te sympatie między sobą były tak silne, że praktycznie nie szukano kontaktów w innych częściach Białegostoku, z innymi dzielnicami. Tym, żeby większa kameralność i pewność taka przebywania na podwórku, tak mi się wydaje, bo wchodziło się to przez bramkę, do płotu się dochodziło, wchodziło się, już to był mój teren. Więc już tą ławkę stawiłem, no. Wszędzie ławeczki były, kiedyś taka moda była, ale na ulicy nie. Bo jeszcze dzisiaj na wieś taką starą się zajedzie, to idziesz przez wieś, to siedzą sobie starsi ludzie, starsi, no bo młodzi nie siedzą. A tutaj nie było tak, żeby na ulicy były, nie było. Większość domów miało właśnie werandy, ponieważ kiedy była ładna, słoneczna pogoda, to sąsiedzi spotykali się na ganku. Na każdym ganku stał pleciony, owalny stoliczek, gdzie podawano herbatę, najczęściej z samowaru. Taki był zwyczaj. Natomiast jak była pora deszczowa, zmieszkało się, to towarzystwo przenosiło się na werandę i zwykle tam panowie grali w karty. Były szczególnie wiosną majówki, to się zbierali, ale to przeważnie najbliżsi. Jedna brała to, druga brała to, chłopy załatwiali budkę. Edek Zdanowicz miał taką platformę, tam zawsze jakiś akordeonista był i zabawa na świeżym powietrzu, to normalny. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś bójki, żeby były jakieś napady, żeby ktoś kogoś okradł. O takich rzeczach w ogóle się nie słyszało. A w ogóle, no to jak było tyle dorożkarzy, bo to w każdym domu była dorożka, no to te konie się tu pasły na tych hajkach, to wszystko. Tu Franek Cietkowski był dorożkarzem, Janek Cietkowski. Był dorożkarzem i od Chorodejskich jeszcze tam, chyba Janka ojciec, jak się nie mylę, Kazik, no właśnie, o. Z kolei pierwsze domy na ulicy Nowowarszawskiej za Dolistówką, to tu zaczynają się już dom przy domu, byli ci państwo Lewkowiczowie, państwo Zdanowiczowie, to już tu były te konie, Chorodeńscy dalej, także od te miejsca były skupiskiem ułanu. Tata posiadał dorożkę o numerze 8, tak jak był numer domu przy ulicy Nowowarszawskiej. Na zdjęciu mój tata i ja jestem do tego w tym. Thank you.
kształcie jajka i malowana była tak jak garki emaliowane, taką farbą, która jest do tego. To jest dorożka, która w Białymstoku jeździł mój ojciec Stanisław Zdanowicz. Stała taka, ja jeszcze przyszłam, to resztki stały tej dorożki tutaj na ogrodzie. Ale nie jeździł dorożką, na zarobek nie, ale miał dorożkę. Wyjeżdżali sobie na wycieczki, na takie. Ojciec prowadził gospodarstwo rolne i zajmował się dorożkarstwem. I dowoził pasażerów do miasta Białegostoku z dworca białostockiego. To jest dorożka, która była wyprodukowana w Rosji carskiej. Około 1900 roku. To jechał człowiek, czasami jakiś bagaż miał, czy budował sobie jakiś pies, to parę kafli wiózł. To takie dorożka i troszkę towarówka była razem. Weseliska dorożkami. Im więcej dorożek, tym bogatsze wesele. Mieli swój post na ulicy Zamkowej przy Pałacu Branickiej, taka była kameralna uliczka, to tam była ich postoje. Najwięcej zawsze pod parą tam oni stali, jeżeli gdzieś i tak najwięcej. Z opowieści pamiętam, że były postoje przy ratuszu, ale także przy hotelu Ritz. No piękne te były dorożki, jeszcze byłam podwożona do szkoły. Wcześniej znacznie jako do ojca pamiętam to przy ratuszu na rynku Kościuszki. Pod Końskim Ogonem knajpa była taka. Pod Końskim Ogonem zapamiętałem, dlatego nazwana, bo oni tam bazowali. No i tam to była taka weselsza część tych dorożkarstwa. Stacjonowała, ci spokojniejsi to właśnie na tej ulicy Zamkowej. To były dwa takie miejsca, gdzie oni praktycznie przebywali, pracowali. To było miejsce spotkań. Dziadek mój po prostu, że tak powiem, od rana na dzień dobry setkę wypijał i mu potem sobie dzielnie, jemu wszystko jedno było. No to przecież to chyba normalne jest, no nie? Jak sobie wyobrażasz, furman niepijący, tak? Dziadek pił wódę, chodził do Kiszkisa, taka knajpa to była naprzeciwko Orzeszkowej, taka drewniana. Tam na setę chodził zawsze i ogórka, albo jajko gotowane. Ojciec dorożkarzem, a dorożkarz na tym kośle. No i już, i koń, i wziął koniku. No i ojciec wspólnie z Aleksandrem Zdanowiczem wypożyczali konie. Ojciec na zmianę jeździł z tym. Miał konia, miał dorożkę, miał wóz i jeździł dorożką i zarabiał. I nie tylko on, tylko wszyscy tutaj mieli dorożki. Było gdzieś ze stok koni, prawie każdy miał konia. I dorożkę. I woził na stałe, miał takie doktora Zankiewicza. Woził do pracy i potem z pracy jeździł, przywoził. Gniady, ładny, Sopka się nazywał. To nie wszyscy mieli, proszę ciebie, czym zapłacić. Tak? To było, proszę ciebie, to zegarek dawał, to jakieś buty, to jeszcze jakieś, proszę cię, drogocenne rzeczy. Dorożki te wszystkie były kupowane w Rosji. Felgi metalowo-drewniane. Natomiast z tyłu na siedzeniu trzy osoby siedziały i z przodu jeszcze była taka odkładana ławka. Mogę powiedzieć, jaki numer dorożki jest. No tutaj opiszę numer dorożki. 49. No. Jest data. Który? Ja to nie widzę, bo ja już słabo widzę. Mieli numery, po bokach były przy latarniach numer, który? Przydzielany był numer taki jak mieszkanie, bo kiedyś mieszkanie miało numer 8, a dopiero po jakimś okresie, teraz 14. Numer każdy miał, to chyba u ojca było 23, tak mi się wydaje. Ale była taka tabliczka, bo to potem do podatku, jak się składało do magistratu. Ten baldachin był składany, bo kiedy była pogoda, to można było to rozłożyć i odsłoniętym jechać. No, pięknie zadbane to było. Z tyłu dwa siedzenia, takie miękkie, oparcie. I ta buda taka była
jak było jak deszcz czy coś, to on budę nastawiał. A tu siedzenie było na dwie osoby. Dorożka miała dach odkładany i zakrywany, natomiast bryczka nie miała w ogóle zadoszenia do tego w tym. Ale tam każdy element był dopracowany, ten bat nawet to pleciony był, dzwoneczki przyczepione do tego bata, że jak on poruszył, to dzwoniło. Piękne, wie pan, to takie karoce były, takie latarnie były takie ładne, ozdobne, a zimą to było cudownie, bo sanie. Odejmowali koła, te dorożki, przymocowali do sań i dzwoneczki, dzwonki. Dzwoniły, bardzo fajnie było. Koń biegł, to dzwoniły, te dzwoneczki dzwoniły, te poruszały się te pompony przy tym koniu. Ojciec w 1938 roku dorożkę wyremontował, bo były takie wymogi, że ona musiała być sprawna, tam były jakieś przeglądy, podobnie jak teraz taksi i wszystko. No to sam tego nie robił, bo tam już miał na dmuchanych kołach, z przodu były niższe, z tyłu wyższe. W 1938 roku to ojciec tłumaczył, że za remont dorożki zapłacił chyba 1100 zł za remont. Za remont. To były duże pieniądze, gdzie koń kosztował dobry w tym czasie około 200-250 zł. No i potem przyszła wojna. Ten powóz to miał nadbudowę stałą. Kozioł tak jak tutaj jest i był. Koła i ogumienie identycznie takie same. Były wylewane gumową. Dorożka miała jeszcze właśnie takie lampy po bokach. Przy koźle oświetlające były pierwsze, te lampy były pierwsze na świece, a później były na naftę. Kaganie z takie z naftą się paliły tego. O zmroku to były zapalane te. Były takie jeszcze latarnie z mosiądzu kryształowe i tam się wkładało palniki denaturowe. Dorożka jeszcze miała resory, metalowe resory. To nie była taka dorożka. Jak się wsiadło na dorożkę, to ona część by tego miała swoją amortyzację. Tyle lat przeszło. W jakim stanie są i osie, i wielowarstwowe resory? Bo ja jeszcze miałam radość bawić się na starych saniach, które były w sadzie. Była piękna powozownia. Był jeden powóz. No to była linijka po prostu, taka dwukonna, bardzo elegancka, wyścielana skórą, bo była dosyć zniszczona. I pamiętam taki przypadek, że smarowania trzeba było smarami smarować, a jak jechaliśmy gdzieś na wieś czy przez las, to nawet zbierało się maślaki i w te szyny właśnie maślakami się właśnie zatykało, żeby był dobry obrót do tego. Jak się jeździło właśnie tam do rodziny, do Sosnowika, to się przez las jechało i te maślaki, żeby było jak zabrakło smaru, żeby się grzali na koni właśnie było. Kiedyś jak mieliśmy wypadek z to bryczko, pojechaliśmy do siostry, do Białego Lugu, chrzciny byli któregoś dzieciaka. On był mocno wypity, a ja trzymałam lejce. Ja nie wiem, czy było które dziecko, czy może jeszcze nie było, nie wiem. No. I jechali na te pierakali. No wiem, no. I burza nadchodziła, jak trzasnął piorun, to klacz od razu, o tak. Że miał ojciec taki surdut, dłuższy, na guziki, do tego czapkę dorożkarską, z taką z daszkiem. Byli w takich, wie pan, naprawdę, mieli takie, jak gdyby habity, wie pan, albo togę, to zupełnie to samo, wie pan, do togi, takie narzucane, z takimi lamówkami, ja pamiętam ich, a zimą to mieli takie zapinane pod ten czapki, pamiętam doskonale. Miał taki specjalny jermak, taki gdyby peleryna, nie wiem, czy wiązało się, czy zapinało się, czarne to było. Bicz był pleciony z trzciny i końcówki rzemienie miał skórzane. Bat też miał swoje miejsce, osadzenie też pleciony, jak powiedziałem, dzwonek na górze i też ten pompon zamocowany. I to było tak czyste, tak ładne. Nożnica normalnie siedział na koźle, a jak padał deszcz, to zakładał budę dla pasażerów. Oryginalne błotniki, oryginalne mocowanie, bo przeważnie dorożka było uzupełnienie metalowych rzeczy były drewniane. No i wewnątrz te siedzisko takie, albo jednostronne, albo dwustronne, prawda, były rozstawiane. Jeszcze taka ławkę można było wysunąć, jak te szufladki można było wysunąć. Czy dzieci dwoje, czy jedno. W okresie zimowym, czy jesiennym, były specjalne takie fartuchy. Ojciec jak jeździł, to posiadał taki fartuch w kolorze czarnym z niedźwiedzia skóry syberyjskiego.
wykorzystywał właśnie ten pokrowiec, jak jeździł sańmi w okresie zimowym. Przychodził okres zimy, to każdy z tych dorożkarzy no, zamieniał dorożki na sanie. Kuliki były jak tego, to przez normalny janczar, jak to fajnie było słuchać, jak dzwoneczki dzwonią. To zimą to zawsze był kulik. Dorożka normalnie tylko na płotach była. I tak były tak. Konie miały takie, które były bardziej puchliwe, miały takie osłony na oczy, po to, żeby nie reagowały na samochody, nie bały się. No i one były dopieszczone, ta uprząż była piękna, te bukiety takich frędzelki przy uprzęży tego konia. Gospodarze na zimę zaprzęgali konie do sani, zbierali dzieciarnię, która chodziła do szkoły w Śródmieściu, no i tam wywożono. Koń był jeszcze, tak jak w Rosji, do dugi były specjalne takie dugi w kształcie litery U. Tata miał takie sanie, że nie były wywrotne, tylko takie były zrobione jeszcze bezpieczne płozy z boku. Jak sanie się przewróciły, to się opierały właśnie na tych płozach. Natomiast w koźle woźnica posiadał takie jak zbiornik z naftą i takie swoje drobiazgi, rzeczy takie do tego. Te niskie płozy, te bufony takie rozbudowane, płozy przepiękne, głębokie, wygodne takie. Wozak z przodu, no tutaj no, te futra wewnątrz leżące. To pan Zdanowicz na ulicy Wołyńskiej, pierwszy dom po prawej stronie. Karawan u niego był? Na Kimińskiego był karawan, Ostasz nazwisko. Wypożyczali ten karawan i wozili właśnie ze Skorów na cmentarz. Przygotowany konik, ta uprząż piękna, on zadbany strój miał ten pan. No i to był karawaniarz. Konie były czarne, musiały być karę. Uprząż też stonowana, taka, też taka czarna ze srebrnymi takimi jakby metalowymi okuciami. To wszystko bardzo ładnie wyglądało, muszę przyznać, że zadbanie bardzo. Jego taki ubiór zawodowy tego pana Zdanowicza, mundur, surdut też ciemny z tymi guzami, no wszystko w temacie utrzymane, żeby to pasowało jedno z drugim. Kiedyś za karawanem piechotą się szło, to nas takich szpurców pozbierali, każdemu lejce i my już za konduktem żałobnym, dorożkami na cmentarz. Tam po ceremonii, my na tylnej osi, a już ta galorka, co szła piechotą, już to dość wewnątrz i rozwozili ci. Jak wyjeżdżał z podwórka mój gospodarz, to myśmy się z tyłu czepiali, bo tam taki był jakiś taki pręt. Myśmy się tego pręta czepiali i kawałeczek do mostku się podjechało, jak nie widział. A jak widział, to batem tam machał na nas. Jak matka miała mnie urodzić, to wiózł ją do porodu tą dorożką. Jeszcze jak moja siostra się urodziła, to jeszcze jeździł jako dorożkarz. No to do 56, gdzieś 7 roku jeździł jako dorożkarz. No ja miałam przynajmniej 15 lat, to jeszcze były dorożki. Jeszcze w 50 latach to jeździło. Jeździło do końca lat 50, może nawet połowa lat 60, bo już... Te dorożki przestały jeździć, jak ci ludzie poumierali, starzy. Jak powstały taksówki, więcej było taksówek, to już dorożek nie było. No ale potem zaczęły już te pierwsze taryfy, to wszystko to poszedł jako jeździć jako furman, wozak, na budowę przeważnie. Dorożkę przykazał razem z sanimi dla kolegi z Nowowarszawskiej, dla Lewkowiczu. Potem na koniec to mój ojciec już jak pracował już u sierżana, tam był portierem i tak dalej, ostatnie te lata przed emeryturą, poszedł na emeryturę, to miał sentyment do konia, bo się przy koniu urodził, wszystko. No to tutaj takie grządki dla tych działkowców obrabiał razem z kolegami to wszystko. To taka była, byśmy nazywali to małe kółko rolnicze. Tam zrobią komuś, pospominają, wybiją kielicha i to wszystko. No, u nas chyba był najdłużej koń na tej ulicy i sprzedał. Jedne czy dwie dorożki jeździły jeszcze bardzo długo, jak pamiętam. Ale ją ojciec skończył, dlatego że był rolnikiem i przychorowywał trochę. Koń jeździł do czasu już jak powstały w Białymstoku pierwsze taryfy. Koniec lat 50. nie powinien się tego powiedzieć, bo on potem chyba zajmował się wożeniem węgla, jakiś tego typu za furmana robił. No. Ja nie wiem, chyba się kończyło dorożkarstwo w Białymstoku. Znaczy dorożki już nie pamiętam, ale takie
strzępy jej porozwalane. I ta drożka stała, tutaj myśmy się nawet trochę bawili, ale ojciec przez sentyment to dla niej zbudował tak jakby specjalne takie pomieszczenie. Myśmy na to nazwali muzeum, myśmy tam się bawili. No ale potem jakaś była taka sprawa, że przyjechali ich studenci, to prawdopodobnie chyba z Gdańska. To jeszcze ojciec mówił, jak już bierzcie dorożkę, to bierzcie i te homonto i to wszystko miało takie ozdobne i to pojechało. Była to dzielnica w dużej mierze zamieszkana przez katolików i ewangelików z racji Herbstów, ale byli także mieszkańcy wyznania prawosławnego. Więc jako dzieciarnia obchodziliśmy wielokrotnie uroczystości i pamiętam je, że zawsze był taki zajączek wielokrotny, tak? Rozdawany, epifania, konfirmacja. Szacunek do kościoła był. Moja babcia to codziennie chodziła do kościoła, to tutaj ksiądz Zaleski był w kościele świętego Wojciecha, to z mojej mamą razem wychowywali się na pieczórkach. Razem krowy paśli. O ten człowiek to jest właśnie Jan Zdanowicz. Budowniczy kościoła farnego. To był jeden z wielu budowniczych tego kościoła. W międzyczasie, jak dziadek był wójtem, organizował podwody do przywozu cegły na budowę kościoła farnego. Za tą pracę rolnicy dostawali bony żywnościowe od administracji budowy kościoła. W czasie międzywojennym to budowano tą świątynię opatrzności kościoła świętego Rocha. To jeszcze ojciec mówił, że to, czy to było tak wyznaczone, czy to było dobrowolnie, że woził na tą górę świętego Rocha piach tam i tam żwir wozili. To szło do budowy, nawały, na to wszystko. To już tam brał udział i... Niektórzy z tych właścicieli ze Skoru byli fundatorami przyszłego cmentarza farnego. Niech pan się tam tabliczkę przykręciłem w setną rocznicę postawienia krzyża, bo on był w 1911 roku postawiony. To, że tak powiem, takie wotum, że to była jakaś ospa, nie ospa i temu tam pisało od powietrza, głodu, ognia i wojny. Zachowane spanie. To ojciec tłumaczył, że to jeszcze w tym ten lasek pieczórski był kiedyś taki dorodny, to tam najlepsze tam drzewo wycięli, tu postawili, to nawet chyba na mego dziadka. Tam są takie dwa krzyże przy Nowowarszawskiej. I jeszcze jest jeden krzyżyk tam następny, czwarty. To tak jakby te takie skorupskie krzyże były. Ponieważ myśmy mieli daleko do kościoła farnego, bo kościół świętego Wojciecha to jeszcze była kircha, niemiecka świątynia, to majowe nabożeństwa odbywały się na właśnie przy tych kapliczkach naszych. Tuż nad dolistówką, ona jeszcze też zachowała się do dzisiaj. Znaczy panie, dzieci, kto chciał, kto mógł, zbierali się właśnie przy tej kapliczce. Zaczynała się procesja od pierwszej tej kapliczki do tej naprzeciwko mojej posesji. Dalej skręcaliśmy na Pieczórską. Na Pieczórskiej było zakończenie procesji. I pamiętam, że przy końcu ten dom stał. Była figura Matki Boskiej duża i tam pokój był udostępniony właśnie tym uczestnikom procesji i tam było zakończenie. To jak był miesiąc majowy, odprawiało takie nabożeństwo majowe w domu u kogoś. To, no i przychodzili młodzi, tam litanie odmawiali to wszystko dalej. No i były tu dwa kółka różańcowe, męskie i żeńskie, to tam też co pierwsze niedzielę, tam dopóki starsi byli. To ten właśnie Krzyż Najstarszy, 1856 rok, że tam właśnie obchodzono tą nasze te stare skorupy, proszę pamiętać, to są cztery w poprzek ulicy, pięć dokładnie. I ten zwyczaj wiejski, a to przecież była wieś z tradycjami polska, że obchodziło się z gromnicami obrzeże tej miejscowości, tej wsi, modląc się na tych, przy tych kapliczkach, czy jeszcze których nie było, żeby ochronić to miejsce od pożogi. To tam się modlono przy nich, tam mówię, to świece tam razem, to i różaniec odmawiano, to różnie. I na upamiętnienie tego chodzenia, tego proszenia o to, żeby ta pożoga nie już następnym razem nie dotknęła tego miejsca, postawiono ten obelisk, ten krzyż na tamienny. Tak samo tam, jak już były jakieś tam modlitwy na dni gradowe czy coś, to od krzyżyka do krzyżyka, cztery tu były i to Ewangelię czytali i tak dalej. To było takie no i trochę integracja. Ksiądz Zabański, jak zmarł, to kąbek żałobny kończył się w parze, a początek był już na cmentarzu na Wygodzie. Ale to był świetny ksiądz. Umiał z młodzieżą żyć.
był bezpośredni. Fantastycznie, on mnie uczył przez 5 lat religii. Studenci to Akademia Medyczna to żałobę nosiła przez 3 miesiące po nim. U nas na przykład, jak to byli skorupcy, to przynależność było do parafii Farnej. Tu był kościół ten niemiecki, ta kircha dawniej. To on był taki potem kościołem po wojnie seminaryjny. Ale potem jak tam wykupiono od Niemców to wszystko, to zrobili parafię Świętego Wojciecha. To już ta nasza parafia była bliżej. Potem na naszych ziemiach już zaczęto budować kościół Świętego Ducha. I to skorupcy oddawali tam działki pod ten kościół, bo to wszystko tam, to już była następna parafia. Obok krzyży była studnia, gdzie była wspaniała woda, płytka. I mój tatuś i wujek wkładali gumowce, włazili po drabinie do tej studni, czyścili ją od czasu do czasu. A czerpało się wodę po prostu kij z hakiem. I wiaderko się zaczepiało o ten hak i się czerpało. Ale woda była cudownie smaczna, bo ktokolwiek u nas herbatę pił, to mówili, że w całym Białymstoku takiej wody, takiej herbaty nie pili. To było państwo żublescy, mieli duży dom za komuny, nie można było mieć dużego domu, więc odebrano im część domu na sklep mięsny, a druga część od frontu na sklep spożywczy. Oni tylko mieli od strony podwórka, no dwie izby tylko praktycznie zostawione dla nich. U nas tutaj był sklep, to było szwarc, mydło i powidło. Wszystko, i bateryjkę, i śledzia solonego, i kartofle, i marmeladę. Marmelada była najlepsza. To i buzę tu można było kupić, i chałwę. Dobra, tu pierwszy raz tą buzę spróbowałem, bo to mleczne, takie po, jak po lemoniadzie zamykane butelki były. I smakowo to nie tylko ta chałwa do tego spowodowała, że człowiek to pił i jadł. No bo. Tylko reglamentowana, kochany, tam był blok i tam krojone talarki były, plasterki. No i do tego buza i może nie leżała ona ciągle na ladzie i była do wzięcia każdego dnia, ale była, bo stąd pamiętam ten smak. No. I potem jeszcze drugi sklep był u Wolfartów tam. W stronę Dojlit był następny, Charytoniuk. To tam też był sklep spożywczy. No, na Warszawskiej jeszcze mieliśmy sklep. Był alkohol i były spożywcze sprawy. No i z korupcją to się dawało, jak to się mówi, na krechę. Tam u Bajsickich drugi. Ci Tkoszcy przed wojną mieli sklep po przeciwnej stronie, ale to był taki raczej dla dorożkarzy, bo oni więcej zboża różne sprzedawali. No i jak chcieli dorożkarze odpocząć, to kielicha mogli wypić i zagryźć cośkolwiek, to też było. To na rogu Zaściańskiej, a Nowowarszawskiej. No i tu było to wieczorem, to działy się bardzo różne rzeczy. Ci furmani nasi kończyli pracę, bo przeważnie przy pagiecie, przy składzie drewna oni. Bo to wszystko prawie ułani byli. Dla nich wozić węgiel to nie honor, bo mieli zasoby te ziemne. Oni no, finansowo nieźle stali, ale co trzeba było robić? Konie przepiękne mieli. No. Zadra ułańska, więc coś pięknego. Ojciec mój służył w drugim pułku ułanów grochowskich imieniem Wernickiego i on w 1932 roku był tam w Suwałkach. I po 15-16 pamiętam, no, te konie chodziły po podwórko spuszczone, takie śliczne, ładne, czyściutkie, a oni szli generalnie wszyscy na piwo i pług zborny był. No po jakichś dwóch godzinach picia piwa to się tam ostrzej robiło, a tak te fury stały na zewnątrz, pół literka na samochodzie, sobie przekąszali, wypijali i czekali na kurs. No ci ułani nie pozwalali sobie na to, że wtedy mówi fura, musi pachnieć drzewem i dlatego oni tym na tym bazowali. U Wróblewskiego najdłużej się zatrzymał. Także tu było bardzo dużo sklepów. Za komuny to normalnie to w niedzielę to jeszcze zawsze do 9 było otwarte, można było wszystko kupić. Tu każdy handlował. Natomiast inne zakupy, takie jak śmietana, tam jaja, kurczaki czy kurę na rosół, to ja pamiętam, że chodziłam z mamusią na ryneczek, na bojary.
tam był rynek, był handel, przyjeżdżali rolnicy, wszystko można było kupić. Pamiętam, jak budowali na gospodarskiej piekarnie, bo tam, gdzie piekarnie, to myśmy na górkę chodzili jeździć na sankach. Wie pan, autobusy to puścili w 1948 roku. To normalnie Studebakery były, tylko na czerwono pomalowane. Ciężarówka zabudowana takim prezentem czy czymś i tak pręty to wszystko, żeby na głowę ludziom nie spadało. Po drabince się wchodziło, plandeką tylko przykryty ten. Przechodziło się przez ławeczki, które w poprzek były. To wie pan, jeszcze taka ciekawostka. Ludzie pracowali na przykład w Starosielcach. To szli piechotą do dworzec, tam to już pociąg. Wsiadali na pociąg, jechali do Starosiel. Czy do Łap, tam no, to jak tędy otworzono tą linię w 1948 roku, to sami tą groblę usypali. Przez te bagno usypali groble, pobudowali dwa mostki takie drewniane, żeby na przystanek dojść. Tu przystanek był po tamtej stronie. Naprzeciwko mojego domu był przystanek do miasta. O, a potem to już zaczęli sprowadzać samochody, szosony, lejlandy, ruskie jakieś czortopchajce, a potem już polskie takie. No, a potem to już i karusy i już zaczęło się, no. Naszą ulicą jeździła z początku tylko jedynka i dwójka, a później ósemkę zrobili. A już się potem zmienili ta ósemka bis jeszcze ten. Dwójka jechała do Doli, do fabryki sklejek, tu był koniec. Jedynka biegła do chłodni, do no, też Szosa Wschodnia, ulica Baranowicka się nazywa. I tu ukończyła swój bieg i później pojawiła się czwórka. Jak jechały fury z pobliskich wsi na Bojary, na ten rynek, i po tych kocich łubach były jeszcze, nie było kół, tylko to były drewniane były te koła. Także od godziny 4 rano już nie można było zasnąć. Taki był łomot. Tylko bum, bum, bum i te wozy jechały jedne za drugim. Niektóre tutaj sąsiadki wychodziły, żeby na drodze kupić masło, ser. Taki ruch na naszej tej ulicy, że ja jechałam z pracy, widzę, że stoi na przystanku, a samochody jeszcze aż przy Zaściańskiej, ruch zamknięty cały, nie ma jak. Posuwały się żółwim krokiem, a ona okazuje się już pół godziny stała i nie mogła przejść przez ulicę. Taki był ruch, a ona o taką była zmarznięta, by nie mogła przejść przez ulicę. Człowiek był młody, nauczony cały czas chodzić do przedszkola, do elektrycznej piechotą chodziłem, potem do pałacowej też piechotą. Także mnie tam samochody nie ciągnęły. Pamiętam, jak dziś 50 groszy był bilet normalny, a 20 groszy ulgowy. I ona jeździła, ta czwórka, to jeżdżała do Ciołkowskiego i skręcała tutaj w jakiś sposób. I później wjeżdżała w osiedle Domków Dojlickich. Bo kiedyś były nie tylko te cztery, ale również czwórka bis była. Więc ona miała czerwony otok na numerze, no i napis bis. I śmieliśmy się, że błądząca osoba pytała na przystanku, że w ten sposób, no tak jak językiem tym, który się tu posługiwano. Czeciorka bisołka z czerwoną jatoczką i na stacji pret, babuszka. No i tak to powiedzmy sobie, także te trzy linie tutaj funkcjonowały zawsze. Pamiętam w latach 50., chyba pod koniec 50. lat, jak asfalt wyleli. To było tak duże wydarzenie na Skorupa, że my całe te pętaki mieliśmy po 10 lat, 7. Więc to był koniec lat 50. Przyjeżdżała ta smołowa beczka z tym asfaltem i pracujący przy nich ci dwaj ludzie, co taczko, patrzyliśmy na te palenisko, podnosili tą zasuwę. Ten asfalt się wylewa z tej czeluści tego zbiornika i później rozlewany jest na te kocie łby. Dokładnie były szczotkowane, ten taki ostatni potrzebny piach, tak, i lane na te kocie łby, które tu leżały. No i ten zapach tego, tak, że myśmy nie odchodzili, skończyły się zabawy biegania. Postać, zobaczyć, jak to ładnie, oni na kolanach drewnianymi takimi
łapami, na kolanach mamy drewniane takie sporniki, żeby no nie pokaleczyć nóg. Staliśmy na chodniku i tak zafascynowani patrzyliśmy, jaki to, no taka groźba, piekło, no smoła ciągnie, tak ładnie to równo wychodzi, no to była ta atrakcja. Korita rzeki były tej białej. Myśmy się w jednym tu, gdzie u Szuszkiewiczów to kąpali. Coś w rodzaju jak może i Sopraśul miejscami. Była to normalna taka rzeczka. Wiem, że konie poili, krowy poili w tej rzece. To... Rzeka to praktycznie to wyznaczała taką naturalną granicę, bo to się szło do rzeki. Nie i tamtego. I ta rzeka była czysta. Tu nawet myśmy i koszem łapali jakieś małe rybki, kiełbiki tam, czy to wszystko tamtego. Te miejsca były takie z łachami żółtymi, więc fajnie się wchodziło. Tylko pijawki były, to było niedobre. To braliśmy wiglinowe kosze i pod brzegami rosła trzcina. I to było, wiedzieliśmy, co mamy robić, tym koszem, takim półkoszykiem. Pod korzenie tych czci wyciągamy zawsze karasie, linki, te ryby łapaliśmy. A w tej rzeczce do listówce kąpaliśmy się oczywiście do kolan. Żeby mieć wodę do kolan, to żeśmy darninę kładli. Tam robiliśmy z darniny. Lato było przyjemną rzeczą, ponieważ Białka, jak wiem, wylewała bardzo szeroko. I ta woda była czyściuteńka, coś pięknego. Rzeka była nieuregulowana, biała. Często było rozlewiska. Taki był przypływ wody, że ta woda zalewała ten mostek, bo on był niski. Ja wracałam ze szkoły i nie mogę do domu dojść. Kra ściągnęła i most poszedł razem z rzeką. Franek Cickowski to on przewoził dorożką z tamtej strony, szczególnie dzieciaki, kobiety, później mężczyzn też, na tą stronę, a z tej strony kto chciał się do miasta dostać, to też dorożka jeździła. To jak z wiosną schodziła woda, rzeka wylewała, to kra, która była w rzece, w korycie rzeki, tak schodziła, jest ta woda, która jak wyleje woda, to później ona schodzi, bo wyleje i wiosną. Ale kra jeszcze była, bo ona, ta kra była wyżej, spuszczaliśmy to krę na rzekę, na koryto rzeki, na kra wskakiwaliśmy i na tych kijach dwóch, trzech płynęliśmy na takiej największej grubej krę. Ta kra była jeszcze gruba. No i płynęliśmy do ulicy prawie Orzeszkowej. To już jak przyszła jesień opady, to wszystko, to woda się rozlewała tu tak bardzo daleko, aż tu po drogę. Przedtem ta woda była tak czysta, dopóki do domu dojdziesz, to jeszcze tam się położysz, napijesz się. Nic nie szkodziło. Tak czysta, krystaliczna woda. To woda do listówki, jak tam krzyż, pan wie, ten, to do tego krzyża, a z tamtej strony do tego kasztana, który jest duży, była woda. Także te pierwsze domy, które były, to były Cickowskiego Franka, to pod okna była woda aż. Zimą to było dopiero raj. Od szosy tej pod krzywą, nie? Myśmy nazywali do Zielonej. Od tamtej szosy do Orzeszkowej jedne lodowisko. To po księżycu do domu dopiero wracaliśmy. No i to umarzało wszystko. No to jak to były tak ferie tam świąteczne, zimowe wszystko. To taka tafla lodu była wielka. Były zawody takie łyżwiarskie w Białymstoku, były popularne w czasie zimy, tylko robiono je na stadionie miejskim. Po kolejnych latach wylewania Białki, więc te właśnie zawody przeniesiono na tę wylaną łąki Białki. No to, bo to był teren do ścigania się, do gry w hokeja. Akwen był potężny. I było takie lodowisko kręcone, było na kole właśnie z furmanki. Były tam te paliki poszczególnych gospodarzy, to chłopcy sianki wiązali, robiliśmy karuzele i tam na tych bagnach jeździło się na sankach cały czas tutaj. Normalne koło odwozu było, oś odwozu było i tylko się doczepiało takie drągi, czy do tego drąg się doczepiało i z jednej strony te dzieci popychały, a z drugiej strony był zaczepiony czy na łyżwach, czy na sankach. Jeden zawsze rozkręcał w kółko, to się nawet na taką wysokość próbowało tymi sankami, jak rozkręcał się. No ile guzów nieraz było po skalecie, jak upadnie. To też trzeba było nabrać umiejętności, bo były sytuacje wpadania do koryta, bo główny bieg nurtu to nie zamarzał, więc. Na sankach zjeżdżał się z moją siostrą do rzeki, do listówki, coraz mi się zarwał lód i troszkę się przymoczyło. Trzeba było łyżwy skombinować, jak łyżwy i potem tak przykręcane,
te płastynki, to potem gwoździami na wylot przywijało się. Znudziło się to, to przerabialiśmy na sanki. Takie saneczki robiliśmy. Tak osie siadało i kijki takie metalowe, a potem na Łysogórkę. Przez te bagna na narty jeździliśmy. Taka za torami tam, Ciołkowskiego ulica. Teraz to tam rondo jest w tym miejscu chyba. I tam cała zima to tam było już. To też po księżycu do domu wracało się. My z kolei to jeździliśmy wszyscy na lodówkach, tych łyżwach. Nie figurówki, tylko nazywane były lodówki. Ja nawet mam ten komplet jeszcze. One były przykręcane do podeszew buta. Do obcasu robiono dziurkę, tam stynkę się wstawiało, blaszkę taką. I żeby założyć tą łyżwę, to trzeba było nawet o 90 stopni przekręcić tą łyżwę, wprowadzić ten wykuty otworek, a musiał być obmarowany tym blachą, bo by wyrwał obcas cały. Przestawiało się do jazdy do przodu, no i odkręcało się kluczykiem, rozsuwało się te łapy, które łapały przednią część obuwia. No i bywało nieraz tak, że dobrze zaczepisz się, to i ta zelówka zostawała razem z łyżwą, a szło się napięcie do domu, bo porwany burt był. Dolstówka płynęła i jestem przekonana, że ona jeszcze szemrze pod lewostronną ulicą Branickich. W górnej części, bliżej naszego domu, tutaj jeszcze ta Wiałka płynęła czysta. Z chwilą zawrócenia przez gazownię miejską do Listówki zatruto praktycznie. To była rdzawa czerwona rzeka płynęła. I co jeszcze odnośnie rzeki, jak ona zmieniła kształt. Przedtem to była meandry zakola płaskie, że tam jak w innym miejscu to może brud przejść, a w innym no tam do kolan tej wody. Potem, żeby tą wodę ściągnąć, to tak puszczono prosto, jakby ściekowy kanał. Z gazowni puszczano nieczystości i to śmierdziało tą chemią, kolor woda zmieniła, te wszystkie takie rybki były malutkie, to wszystko zostało wytrute, nic nie pozostało. Teraz to nie jest do Listówka, to jest kanał ściekowy. Słucha pan, jak się chciało bawić, to trzeba było zabawkę sobie zrobić. Nie było tak, że poszedł do sklepu, kupił, nie, na to nie było dobrze, że na kawałek kiełbasy było stać. To myśmy tu, na tym wąskim podwórku, przekładaliśmy trąg od fasoli, wycinaliśmy z drzewa, w miarę cienkie, tace, nie rakiety, bo kto by to pomyślał na tych 50. o tym. No i odbijaliśmy tę piłkę tenisową tutaj na podwórkach, taka namiastka jakby tenisa, no ale... Był taki Suchowierski się nazywał, najstarszy na dzielnicy chłopak. On był przywódcą i za nim szła kawalkada. Najbliżsi, my to byliśmy w ostatnich parach, najmłodsi. I to trzeba było przynieść dwa papierosy jemu. To można było na obrzeżu stać, a on tam rej woził. I tak, na schodki do Bajsickich tam, to tam na schodkach, aż nie pogonili. Potem u Prokopczuków też tam, aż nie pogonili. Nasza ulica Nowowarszawska lekką spadem w stronę do Listówki jest. Zdobywaliśmy obręcze po rowerach. Kij w rękę, węższy o tej szerokości obręczy i z tym kółkiem. Prowadziło się go czasami, on uciekał aż nam, bo tak szybko szedł na dół. No to trzeba było, żeby go złapnąć, to uderzyć go, żeby upadł, bo nie dogoniłoby się go. Dużo u mnie nawet na podwórku dużo się grało, ale tak to raczej na pola. A skakanka w klasie to dziewczyny przeważnie. Nas dziewcząt tutaj było tylko trzy. Nie było w ogóle, sami prawie chłopcy byli. My się razem z chłopakami, policjantem, złodziejem jakiś tam. I po chlewkach po stodołach schowanego. I takie, wie pan, gdzieś od czołgu takie obręcze, takie ząbki miały wewnątrz. Jakie to było dobre, to pchało się to i to wszystko było szybciej, bo to biegiem człowiek, tak się latało z tym. Wiadomo było, że ciągaliśmy się za włosy, różne rzeczy wyprawialiśmy, no co, w podstawówce nie byłeś czy co? Do zabawy to była kąpiel w balii, tak, bo wszystkie gospodynie miały na werandzie balię do prania i tar.
więc dzieciarnia kąpała się w baliach. Mama balię przynosiła do domu, do kuchni, grzała wodę w kotle po bieliźnie i lała. I ja pierwsza, bo ja byłam najmłodsza, nas czworo dzieci było, to ja najmniej wody jeszcze potrzebowałam. A potem, który większy, to już mama znów dolewała, żeby więcej wody było. Kapsle to odchodziły, nie pamięć, ale grała się z palca na noże. I zaczynając od palców, wbijanie go w ziemię. On musiał po obrocie wbić się, nie mógł kupać. Jak kupać, to przegrałeś. I tak siadłeś po palcach po kolei, później nadgarstek, łokieć, z barku i z czoła. Do ust się brało, otwarty. To było najgorsze, znaczy nie najgorsze, ale uważać trzeba było. I uderzało się w tą rękojeść tego scyzoryka. Każde uderzenie musiało powodować bicie się tego ostrza w ziemię. No i dopiero z główki właśnie ten trapienie kończyło tą sytuację, ten taki cały etap tego bawienia się tym nożem. Gospodarz miał dorożkę, miał sanie, nieraz zabierał mnie nas na furę, to była wielka frajda. Jeździliśmy na łąkę, na pola, tu gdzie teraz osiedle Piasta. Telewizora nie było, pierwszy ja kupiłam, jak już pracowałam. Nie było telewizora, pamiętam, tak tłumaczę mamie, a moja mama była straszną kinomanką, na wszystkie filmy jakie były, to chodziła kilka razy i bardzo lubiła filmy. I ja opowiadam, no nie mogli dojść, jak to w domu kino, bo inaczej nie umiałam wytłumaczyć o telewizji. To się przychodziło i ja wiem, zasiadało przy telewizorze jak w małym kinie, tam 10-12 jakiś mecz czy coś. Pani Niedźwiecka przychodziła do mnie na ten dziennik, tutaj z podwórka też potrafili przyjść. Rozsiadało się z 15 osób nieraz oglądać dziennik. Albo jakiś program, jak filmy, szczególnie te były powtarzane, polskie, przedwojenne jeszcze, to zawsze dużo ludzi u mnie było. Zaraz po wojnie, to takie na proce z Nowym. Co my z Nowym mieli jakieś zatargi, nie wiem, bo potem byliśmy najlepszymi kumplami. Pierwszą ranę dostałem tutaj, miałem, to sanitariuszki tu były. To jeszcze za to, że mnie mordę tak okleili, matka się przestraszyła, to jeszcze w dupę dostałem. A gumy, to wie pan z czego? Od tych weków. I pamiętam, wychodzę na próg, Pliszka siedzi. Ja, żebym chciał trafić, to bym nie trafił. A ja tak i Pliszka, pluch. I płakałem, że zabiłem. W domu nie byłam, tak jak teraz, już syna wygonić z domu nie mogę. Wpadałam tak albo napić się wody, albo kanapkę jakoś zjeść. Przy każdym domu był różanecznik. Róże obrastały pergole, ale też były w szpalery. No i te róże w szpalerach owijano takimi matami. Teraz tych mat nie można kupić, a kiedyś były takie chochoły gotowe. W sadzie Het, gdzie dzisiaj stoi Podlasiak, dzieciarnia z całej dzielnicy, bawimy się w Indian. Była taka zardzewiała ta duchówka wyniesiona do zabrania. Tę duchówkę obsypaliśmy ziemią, zrobiliśmy taką ziemiankę. Każda z nas dostała na patyk jakiś tam kartofel i tą dziką gruszkę i siedzimy, ogień i my tam tak tu, bo zaraz wrócą Indianie z polowania, a tam ci krzyczą, kiropusze gdzieś im z głowy wypadają. No i w pewnym momencie zostałam sama na dyżurze i nachyliłam się. No i ogień zajął mi warkocze. Oczy, wszystko, rzęsy jakieś, nie widzę, przecieram. W sąsiedztwie hodowano perliczki i stały takie korytka na wodę. Mój wujaszek chwycił to korytko, oblał mnie tutaj, a ja puchnę. Wyginali się taki hak, na rękę uchwyt i zagięty koniec, tak jak haczyk do czyszczenia pieca. I łapaliśmy tym końcem za zderzak. Więc byliśmy odsunięci do autobusu jakieś, no pół metra. On po otworzeniu drzwi i chęci złapania nie miał szans,
bo za daleko z tyli byliśmy, więc odpuszczał tutaj. A ponieważ Nowowarszawska w stronę ulicy Dolistowskiej zawsze miała ten łagodny spadek, to świetnie się jechało na łyżwach. Niektórzy na takich saneczkach na łyżwach robionych. To było trochę niebezpieczne z autobusem, bo można było polecieć pod autobus. Ale właśnie na łyżwy i tym haczykiem, ile zderzaka starczało, tylu nas jechało, bo cała zaśnieżona ulica. Więc dojeżdżaliśmy do początku ulicy Warszawskiej, bo tutaj był przystanek. No i przechodziliśmy na drugą stronę ulicy i czekaliśmy na następny. Następny przyjeżdżał, znowu ten hak zaczepiany i tak bywało, że całe popołudnie czy wieczór spędzany był w ten sposób. No. Jak wypasały się konie, trzeba było rano zagnać konie i krowy i później godzina 19:20 wszyscy chłopcy ze Skorów szybko biegiem po tego na pastwisko, żeby wybierać sobie jak lepszego konia do jazdy. I wzdłuż od początku, od pastwiska, aż do naszego domu, tutaj ktoś przy Nowowarszawskiej 14, były galopy. Jak upał przychodził, to piłka nożna. No to już nie było litości. To już aż do ciemności się grało przez wakacje, bo tam... Harmonista jeden wystarczył i już była zabawa. Ludzie umieli się bawić w ten czas. Ludzie umieli się bawić, ale najważniejsze nie było zawiści żadnej. To było zupełnie inna pogoda. O, takie były zabawy, no bo to im... Ale nie chodziliśmy jakieś bando, żeby tu, wie pan, się naparzać tak, żeby... Dzieci były bardzo grzeczne, ponieważ nas wychowywano, żeby nie przynosić wstydu. I myśmy musieli się mitygować, żeby nie przynosić wstydu. I koniec. Bardzo często przyjeżdżali Cyganie na wiosnę, na jesień i właśnie obozowali tutaj, gdzie Sybiraków jest ulica i tam pod lasem tutaj. No to oni bazowali zawsze tutaj w tej części Białegostoku, właśnie na Pieczurkach tutaj, gdzie teraz są działki, gdzie teraz jest Sybiraków, to dokładnie z tyłu. Skąd oni jeździli, jak oni jeździli? Jeździli po Polsce. To był, wie pan, to taki był, taka nacja. Jechali od strony Dojli, tymi taborami, te bozy, tabory. Mieli te domy, te, bo u nich nie było namiotów, tak o wokół. Tam rozbijali obóz, stawiali właśnie te bozy, tak jak westernie w koło toczyły się. Po środku ognisko, całego świniaka tam smalili, zabawy, nie zabawy. Zawsze rozbijali obóz na skraju lasu, więc od strony łąk byli odsłonięci. Tu nie było nic, więc podejść do nich to było raczej rzeczą trudną. Nie, a jednak baliśmy się trochę jako dzieci. Bo myśmy tam nie wchodzili. My z daleka nie wchodziliśmy tam, żeby do środka wejść i tam z nimi. Nie, to nie było tak. Więc, a my tylko widzieliśmy z daleka, no te płonące ognisko, nie? Też te takie śpiewy chórale, te gra na harmonii. No to słuchaliśmy tego, ale mówię, nie uczestniczyliśmy w tym. A oni tam sobie na gitarkach grali, na skrzypkach, na gitarkach, śpiewali po swojemu, bo i tak człowiek nie rozumiał tego języka, nie wiedział o co chodzi. I sobie tam się bawili. To one poubierane, tak te garki, pamiętam, każde podwórko było odwiedzane przez kobiety, które niosły te miedziane patelnie. To udana nacja. Nie zginęła żadna kura, nie zginął żaden baran, nie ukradli nic. Ale to ten strach, to z domu człowiek. Gdzieś to te starzy tak opowiadali, że porwo, nie tam, nie chodźcie, bo porwo. Tak samo jak tych Żydów, że na macę dzieciaki kradli. O, to takie. No i raczej byli oni zamkniętym takim środowiskiem, chociaż jeden z naszych kolegów tutaj, chordeński Janek, pamiętam, zaskarbił w jakiś sposób, nie wiem dlaczego i jak, i jakoś sympatię, że on był jako jedyny z tej dzielnicy zapraszany wieczorem na posiłek takie. Jeśli on był jeden ze Skorup jako osoba, która była tolerowana w ich otoczeniu. I chodziły powróżyć. A Cyganie wróżyli nam. No, ja miałam wywróżoną na zwyczajną przyszłość. No, wszyscy byliśmy przeszczęśliwi. Śpiewali cudownie, zawsze coś dostali z domu, tak? Ładne te kobiety, wszystko takie piękne dziewczyny, nie? Pamiętam taką scenę, którą pewno zabiorę ze sobą. Tuż przed oknami kuchni rosła wielka, dzika grusza. Z dzieciństwa pamiętam, że pod tę gruszę przychodzili do nas Cyganie, którzy przynosili takie sagany, w których gotowali te dziczki. Dałabym wiele,
dawałabym wiele, żeby zjeść taką jedną. No i jako dzieciarnia oczywiście byliśmy tam częstowani. Znaczy podchodziło się na tyle blisko, żeby zobaczyć, jak te wozy stoją, jak... Chodziło się, nie? Posłuchać, jak cyganie tam balują tam przy ogniskach. Ale to straszyli, nie idźcie, bo pożywają dzieci tam. No i całe lato bazowali tutaj właśnie w tym miejscu. No i jesień przychodziła, wyjeżdżali. Dokąd, gdzie, to nie wiem. I oni zawsze tą ulicą Nowowarszawską w ten sposób się kierowali tutaj. Bo już w latach 60. to ich nie wolno było taborami jeździć. Już ich zakwaterowali tu do baraków gdzieś, jak u nas tutaj, do baraków. Gdzieś ich i do roboty. Ściany, który się zachował. I on się zachował jeszcze do lat 60., może nawet później. Jak zaczęli budować osiedle Piasta, tam już zlikwidowane były pola. Przecież tu, gdzie kościół do tego, aż do samych Pieczórek, to były same pola uprawne. No, jak to zostało likwidowane, to zaczęło się to wszystko sypać, zaczęło uciekać do bloków, wygodniej żyć. Kiedy zaczęto wkraczać na grunty od ulicy Piastowskiej po prawej, bardzo wiele lat trwał ten opór właścicieli działek, żeby nie sprzedawać tego pod budownictwo, tak zwane jakieś wielkorodzinne. To było na zasadzie wywłaszczeń. To nie ma, że nie chcę sprzedać, musisz. I to była cena odgórna, wtedy za metr ziemi płacono nam 3 zł 60 groszy, znaczy naszym rodzicom. To wychodziło tyle, co paczka papierosów, sportów, albo jedne piwo. Ojciec brał państwa od sprzedu. W 74 roku. Te lata 70. narobiły bałaganu, jak tutaj przestano dbać o skorupy, bo mówię, to miało powstać osiedle Piasta 3. Willowo-blokowa, tak nazywają, bo brat pracując w Instalu już miał dokumentację budowli ziemnych. Ale przyszedł krach i dano spokój. I dlatego w tym okresie, kiedy tak nasilano się na zrobienie tego osiedla następnego, potomkowie właścicieli tych zasiedziałych skorupców zaczęli opuszczać to, bo te domy zaczęły popadać w ruinę. Skoro nie można było remontować, nie można było, bo to czym tańsze, to dla miasta było lepiej, prawda? I to tak dzielnica zaczęła podupadać, że... Do skorup jeszcze nie doszedł ten nurt, który zniszczył bojary, ale to już tam się zaczęło mówić o tym. Aż pewnego razu okazało się, że w tym cudownym sadzie herbstów powstanie spółdzielnia pracy wykonująca neony pod tytułem Elektryk. Jaka to była połać, tak? A tu stoi teraz ten elektryk. Tak. A tutaj ten dom? To jest ten dom. I co to jest za dom? To jest herbstów. A, to jest herbstów. To jest cały czas herbstów. Każdy raczej uciekał z tych skorup. Tak lubię powiedzieć, o, ja jestem skorupiec, nie? Ale kiedyś to nie przyznawało się. Młodzi szukali gdzie lepiej, zostało prawie same tylko stare pokolenie. I to tak by kruszało się, potem nam ogrody pozabierali. A jak tak pobudowali tutaj ten osiedle Piasta, to przychodzili tu i kradli, rwali. Ci ludzie pozostawiali i nikt tam więcej nie obrabiał. Zresztą to poumierało, a te nowe nie tego. Potem zaczęli, już zakazy były. Nie wolno świni hodować, nie wolno koni. I już pomału trzeba było likwidować. I dziadek konia sprzedał, potem balonówkę sprzedał. Potem i ostatnio krówkę sprzedał. Po śmierci mojej babuni w 85 roku myśmy dostali nakaz opuszczenia tego. To ten moment, kiedy zabroniono meldować, zabroniono chowania świń, trzody. No gołębie tu u nas jeszcze, to były tolerowane, bo to był drobiazg w porównaniu z tym, ale nie trzymania koni, nie trzymania krów, nie trzymania świń, obejścia, to zaczęło ginąć. Zakazy powstały. A jak zakazy powstały, no to zaczęło się wykruszać te osoby, które miały już leciwe swoje lata, miały doraz, no to tak dożyły do tych. Największym ciepłym otaczam wspomnienia z mojego pobytu w domu przy ulicy Nowowarszawskiej 32. Ale z wielkim żalem, ponieważ no, jako taka posesja burżuazyjna, tak, no to w jakimś momencie trzeba było ją zdekomponować. I zresztą pamiętam z dzieciństwa, niczego nie rozumiałam,
jak moi dziadkowie chcieli poczynić jakiekolwiek naprawy, a to na przykład na powozowni, bo ja jeszcze miałam radość bawić się na starych saniach. Była piękna powozownia. Był prawdziwy skorupt, w tej chwili na palcach dwóch rąk można policzyć. Tutaj ja popatrzyłam, że dużo ma ładnych domów. To jest bardzo dużo ładnych domów. Jak właściwie aż mi wstyd, że w ogóle przy tych różnych walkach o bojary odpuściliśmy tą walkę o skorupy, nie? Bo tutaj by się należało, naprawdę. Czy twoim zdaniem skorupy mają jeszcze jakąś swoją szansę? Oczywiście. Nie chcę powiedzieć, co bym zrobiła, bo się narażę. Powiedz, co byś zrobiła. Co bym zrobiła? Przede wszystkim usunęłabym tę maszkarę z ogrodu herbstów pod tytułem niszczejący budynek elektryka. On jest tak obcym ciałem w tej dzielnicy, że on szpeci. Natomiast zajęłabym się analizą tych budynków, które mają wartość historyczną. Wpisałabym je do rejestru zabytków. Ta dzielnica jest pełna takiego, bym powiedziała, charakteru ciepła, dobroci, otwartości. Ponieważ myśmy mówili różnymi językami, w tym sensie, że były naleciałości w każdej rodzinie. Rosyjskie, niemieckie. No, oczywiście chodziliśmy do szkoły, więc do takiego rytuału należało poprawianie domowników, że to nie tak, bo pani w szkole powiedziała tak. Ale myśmy jeszcze dodatkowo, jako dzieci, mówię tak, z dzielnicy, mieli swój prześmiewczy język, który zamiast zrażać naszych kolegów, to wręcz ich znamienia.